Skąd przychodzisz? Gdzie jesteś? Dokąd zmierzasz? Taka sytuacja. Stoisz na przystanku autobusowym, spokojnie czekasz na autobus. Autobus ma cię zabrać na spotkanie, do pracy, do szkoły, na zakupy. Ale nie wsiądziesz do tego autobusu, bo ktoś wypił za dużo, wsiadł do samochodu i rozpędzony wjechał w ciebie, kiedy stałeś na tym przystanku i cię zabił. Albo taka sytuacja. Budzisz się rano, wstajesz z łóżka i nagle nie wiesz, co się dzieje. Kręci ci się w głowie i zastanawiasz się, czy to z niewyspania, czy co się dzieje, ale nagle słyszysz, że szafa skrzypi, że drzwi uderzają. Patrzysz na okno, a ono się całe rusza i dociera do ciebie, że to jest trzęsienie ziemi. I nagle cały dom wali się i giniesz pod gruzami tego domu. Trochę to smutno wszystko brzmi, ale żeby żyć szczęśliwie, potrzebna jest do tego prawda. Nie jej część, ale całość. I prawda o naszej egzystencji, o naszym życiu jest taka, że część zależy tylko i wyłącznie od nas, a druga część w ogóle do nas nie należy i od nas nie zależy. Kiedy planujemy, a każdy z nas to robi i ma swoje oczekiwania, marzenia, to raczej myślimy o tym wszystkim, co my możemy zrobić, żeby te plany, te marzenia zrealizować, żeby to się spełniło. Ale są sytuacje, na które nie mamy wpływu, które się przydarzają i trzeba to zaakceptować. Rozpoczynamy Adwent. Czas w Kościele, w którym mówimy zwłaszcza i przede wszystkim o tym, co ma nadejść, o tym, co jest nieuniknione, przed czym nie uciekniemy. Czas oczekiwania tego, co ma być, ale jeszcze tego nie ma. Drogi bracie, siostro, zachęcam do refleksji, a jakżeby inaczej. Żeby spojrzeć na to, co już minęło i nie powróci. Bo wszystko w naszym życiu płynie, jak rzeka. Przeszło i już więcej nie powróci. To, co się raz wydarzyło, idzie już do historii, do naszego skarbca, z którego będziemy chętnie albo niechętnie wydobywać. To zależy tylko od nas. I to, co minęło, to, co już w przeszłości, czy tego chcemy, czy nie, wpływa na to, czego wyczekujemy w przyszłości. Wpływa na nasze pragnienia, na nasze marzenia. I żeby nasze teraz, tu, było przeżywane dobrze, w prawdzie, potrzebujemy dobrego rozeznania tego, jak wygląda nasza przyszłość, co już minęło, i dobrze ukierunkować nasze pragnienia i marzenia. Bo każdy dzień kolejny jest przed nami i to wyzwanie trzeba podjąć. Zachęcam do refleksji. Czego pragnę, czego chcę, czego się spodziewam, jakie są moje oczekiwania. I spojrzeć na te marzenia i oczekiwania i rozebrać je na czynniki pierwsze. Czy to się naprawdę da? Czy to jest totalna ułuda? Bo są takie dwie skrajności w naszym podejściu do życia. Z jednej strony
możemy być leseferystami, czyli tacy, którzy biorą życie takie, jakie jest. To, co się przydarzy, tak jest i nic z tym nie robią. Pozwalają, żeby pochłonął ich tak zwany strumień życia. A na drugiej skrajności są rewolucjoniści, czyli ci, którzy chcą wszystko kwestionować, wszystko podważać, wszystko łamać, żeby nie dać się wziąć przez ten strumień życia biernie, ale do wszystkiego czynnie. Nie da się ani być całkowicie biernym, ani całkowicie rewolucjonistą. Prawda jest gdzieś po środku i każdy to musi odkryć po swojemu, bo każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny. I również na te marzenia i oczekiwania trzeba w ten sposób spojrzeć. Na ile muszę złamać reguły, przyzwyczajenia, do których przywykłem, a na ile zgodzić się na coś, że jest tak, a nie inaczej. No a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.